stare książki w Bibliotece Śląskiej. Chodzi o nietypową wystawę, którą można oglądać do 30 maja w holu głównym Biblioteki Śląskiej. Paweł Jędrusik. Tych książek odwiedzający Bibliotekę Śląską na co dzień nie mogą zobaczyć, bo pochodzą ze zbiorów czytelni. Od środy w holu biblioteki można oglądać wystawę Dawna książka naukowa. Wzięliśmy książki z różnych dziedzin wiedzy, więc na przykład z astronomii, z matematyki, z filozofii, z medycyny. I warto zwrócić na przykład uwagę na książki Jana Heweliusza, astronoma, które mają piękne ilustracje. Podziwiać można książki też z XVII i XVIII wieku. Na własne oczy można się przekonać na przykład, na jakim etapie zaawansowania była wówczas medycyna. Wśród egzemplarzy, które są na wystawie, najstarsze dzieło ma prawie 500 lat. Na pewno należy wymienić niemieckie tłumaczenie dzieła Cicerona Officia z 1531 roku. Jest to jeden z egzemplarzy ręcznie kolorowanych z naszych zbiorów, gdzie na ilustracjach widzimy Cicerona w otoczeniu innych uczonych w czasie dysput filozoficznych. Wystawa w Bibliotece Śląskiej potrwa do 30 maja.